Good to see you safe, Inquisitor. We've got trouble ahead. If you're on edge, I should alert the entire Inquisition. Or increase my hazard pay. That's an option. The thing's that bad. Crestwood was the site of a flood 10 years ago during the Blight. It's not the only rift in the area, but after it appeared, corpses started walking out of the lake. You'll have to fight through them to get to the cave where Sir Hawk's Grey Warden friend is hiding. Have any undead attacked the camp? We've had a few shamblers, but most head toward the village below. Maybe someone in Crestwood can tell you how to get to the rift in the lake. Maker knows they'll want help. Good luck, and please be safe. Cześć wam dzisiaj, między widzów wizualnie, ta gra nazywa się Dragon Age Inkwizycja, czyli trzecia część Dragon Age'a. Jesteśmy tym razem z troszkę inną drużyną. Ta pani prawdopodobnie ma punkty do rozdania. Jest! Jesteś mocniejszy. Cassandra, czyli mój średnio udany wątek romantyczny, bardzo, bardzo nie... No, nie wiem jak to nazwać, ale ten wątek romantyczny mi tutaj kompletnie... Chyba najgorsza część, jeżeli chodzi o wątki romantyczne jak do tej pory. Z tego co widzę, absolutnie nie widzę żadnych rzeczy, które byłyby takie... Wow, jak w poprzednich, nie? Dobra, nie, weźmy to na dobrą sprawę. Skoczyliśmy w ramach odprężenia się po zostaniu szczecinowym magiem, albo szczelinowym magiem, albo szczecińskim magiem, w sumie nie wiem. Stwierdziłem, że pójdziemy na nową lokację, jedną ze świeżo odkrytych, to jest Crestwood. I przyznam się wam, że wygląda podobnie jak rzeczy do tej pory. Deszcz, jakieś bagna, mokradła, coś ten. Nie robi to na mnie takiego wrażenia jak na przykład pustynia, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem. Ale dla odpoczynku, dla odprężenia się będzie dobre. Oj, przycięło i to ładnie przycięło. Już myślałem, że wraz z dodaniem ramu się skończyły te takie... ale nie, ale nie. Może kwestia tego, że jeszcze nagrywam przy okazji, to też zażyna kompa. No ale ludzie, bez przesady! Jednak utonąłem. Szepciotka. Utonąłem bardzo szepciotka. Okej, co my tu mamy? No dawaj. Szybko polecie. Nie wiem czy zauważyliście. Prawie cała moja ekipa ma nowe bronie. Ma te nowe paskudne bronie z czerwonego lirium. Zarówno nasza pani agresor, jak i nasz pan młodszyk Cole. O, podnoś to. To jest coś, co miałem do odebrania w bazie, nie wiem skąd to się wzięło, czy to jest za wersję kopii, którą mam kupioną, czy był jakiś event i się załapałem. Nie wiem, absolutnie nie mam pojęcia skąd to się wzięło, ale są fajne, są mocniejsze niż to, co miałem. Władza w każdym świecie taka sama. Możecie pomóc ludziom? Nie, mamy inne rozkazy, sorry. Ludzie są tego, żeby płacić podatki i pracować na władcę, nie? Jej, a jak się ludzie skończą i władca zacznie głodować, no to nie, no. Ściągniemy jakieś, nie wiem,
orków z zewnętrznych rubieży. Ten suar mógł zostać bardzo źle odebrany, tak się ukapnąłem właśnie, no ale dobra. Jana? Another way to help people. The wardens have problems of their own right now. Yes, your worship. I'm sure there's something else I can do to help. Dąż do nas, do nas. O jest, pozyskano agenta. O co mi chodziło, dokładnie. Serio? Moment, w którym zaczynam nagrywać, to jest moment, kiedy ludzie zaczynają się do mnie dobijać na telefonie. Muszę zacząć wyłączać telefon przed nagraniami. Bo inaczej, inaczej po prostu ja tego nie widzę. Inaczej się to nie uda. Wczoraj znalazłem, nie wiem, godzinkę na nagrywanie i w każdym momencie po prostu chyba 6 nieodebranych telefonów miałem podczas nagrania, wyłączałem w telefonie buczenie nawet, wibracje, żeby nie było, że mnie rozprasza. Dzisiaj siadłem, mam też ograniczony czas, pierwsze co... Jakie to były piękne czasy, kiedy ludzie nie mieli telefonów komórkowych i jak ktoś coś chciał, to musiał się pofatygować osobiście. Świat się skurczył, proszę Państwa. Świat się bardzo skurczył. W rzeczywistości fantazy bawimy się teleportami, a w świecie rzeczywistym telefon komórkowy. I tak wam nie chcą pomóc, więc... Serio? Po prostu... Chociaż nie, ci strażnicy może to są przydatni strażnicy, bo to są chyba strażnicy tego... tej wiochy. To jeszcze jest użyteczne. Znacie ten tekst, że w razie zagrożenia wojną czy czegoś, pierwsi do stronu wchodzą generałowie, potem ich rodziny. No to tak mniej więcej wygląda system tutaj, nie? Pierwsi, którzy będą się kryli przed zagrożeniem, to są wojskowi. Szybka podróż? Już mogę z tego korzystać, czy nie? Dziwne. Myślałem, że najpierw muszę przejąć osadę w jakiś sposób. Gold. Why wouldn't she hide where it's safer? Likes her space, she says. I told Judith my house was big enough. Me and the boy could sleep in the barn if she wanted room. She turned me down. Ow. Good day to you. Sorry, koleś. Brzmi jak wiedźma. Nie ma zbyt wielu powodów, dla których ktoś nie chciałby się ładować do miasta, kiedy atakują nieumarli. A skoro to jest wiedźma, a ja jestem infizycją, co z tego, że jestem magiem, nie? No ale... Tak czy siak, nie? Spalić. Nic nie mogę stąd wynieść? Nie. No! Możesz mi nie wbiegać pod nogi, przepani? Przeczytaj. Pominięty list. List napisany w pośpiechu. Z wszystkiego, co mi powiedziałaś, wynika, że musisz jak najszybciej uciekać z Crestwood. Wiem, że robi się niebezpiecznie, ale boję się, że nie będziesz mieć zupełnie żadnych szans, jeśli nie podejmiesz się tej wyprawy. Mój ojciec powiedział, że przełącz u Marlaka przeprowadzi się bezpiecznie przez tych paskudnych rozbojników. Dobra, przełącz u Marlaka, na pewno. Jeśli wyruszysz po świcie, powinieneś też uniknąć wilków. Pośpiesz się, mój kochany. Cyn! Cyn, cyn, cyn.
Już nie żyjesz, koleś. Jak ruszyłeś, to już nie żyjesz. Jaki tam szczegół. Co my tu jeszcze mamy? Wizowite dechami. Ty, panie. I otwierasz. Naprawdę? Nie mogę tu jakoś inaczej się dostać? What the heck? Przepraszam, czy tego gościa zabił wielki ser spadający, nie wiem, ze skały? Tak to wygląda. I karty tarota? Nie ogarniam, ale dobra. Jedziemy dalej. Tu jest coś do podnoszenia, tu jest coś do podnoszenia. Podnoś to! Kradniemy wszystko, co... przepraszam, anektujemy w ramach wyższych potrzeb wszystko, co niezbędne. Co, i tu nie ma nic? Usłyszeliśmy tylko go away. Dobra. Co to jest? Dom burmistrza. Burmistrz. Underfells. Underfells to kraj zdumiewających skrajności. Dobra. Nie będziemy tego czytali. To nie jest list miłosny. Ale możemy pogadać z burmistrzem. The undead are appearing because of a rift in the fade. How can I get to it? The light in the lake. It's coming from the caves below Old Crestwood. Darkspawn flooded it 10 years ago during the blight. Wiped out the village, killing the refugees we took in. I saw a dam. If we use it to drain the lake, I can get to that fade rift. Drain the... There must be some other way. We are trying to help. The Inquisitor is the only one who can close the rift. You'd have to evict the bandits in the old fort to use the dam. Can't ask you to risk your life. Trust me, I fought worse than bandits in the undead. Then... Czy tam po ścianie cieknie woda przypadkiem? He unlocks the gate to the dam control past the fort. The rift must be in the caves under Old Crestwood. But, Inquisitor, I would not linger there. Tell me about your village. It's seen happier days. We farm what we can, trade with the merchants. We only want peace, Your Worship. It's the highwayman. Czy tam szybciej niż on, więc. We've been able to hide there instead of in our home. Gaz, lecimy. Nie będę przez cały odcinek gadał z burmistrzem. Mam jakiś taki brak poszanowania dla władzy, który mi to obrzydza. Brzmi prawie jak anarchista. Ej, anarchizm, śmieszne. Anachronizm prędzej, ale dobra. Okej, gdzie możemy iść? Gdzie my mamy jakąś misję? Tu mamy szczelinę przy północnej bramie. No to idziemy na tą szczelinę, proszę państwa. Spróbujmy zamknąć tą szczelinę. Czy to jest ta babka, z którą byśmy gadali? Jana? Tak. Da się tu mieć Reksia? To by było spoko. W każdej części dało się mieć psa. Okej. Okay. Tu coś jest. No dobrze, to wyhaczmy, żeby nie było. Fenki. Nie będziemy mordować fenków już. Czy ten fenek właśnie zniknął? Odteleportował się. Usłyszał coś o mordowaniu i zwiał. Dobra, z siostrzyczką pogadamy zaraz, jak wbijemy w ziemię wyimaginowanego pałąka, który się pojawi chwilę później. Można i tak, można i tak. Tylko teraz zauważyłem, że to jest wybitnie dziwne. Have I interrupted you?
to make a stroke. A funeral. Your devotion, the. Seek a pattern. Forgive me. I did not expect to see the right. Be at ease. Yes, Seek. As you say. We want. Te pioruny tutaj walą naokoło. Nie wiem, czy to gdzieś na nagraniu było, czy poza nagraniem, że tak walnęło zaraz koło mnie i się praktycznie przestraszyłem. Ale w innej gierce, z kolei w Wildstarze była taka sytuacja, że szedł koło mnie NPC i walnął piorun właśnie w miejscu, gdzie by ten NPC się tak zwęglił. A te pioruny walą losowo, więc szansa, żeby to się zrobiło samo z siebie jest nie tak duża. Nie było oskryptowane, więc tak się zastanawiam, czy tutaj można na przykład wejść i oberwać tym piorunem. Było polewne. Tak, pierdołowaty mak zginął od uderzenia piorunem. Przypadkowo. Mgły nad fioletowym kwieciem. Okej. O, jest! Jest szczelina. O to mi chodziło, proszę Państwa. Jest coś do wybicia wreszcie. Au, czemu akurat na mnie wsiadasz? Serio? Tajemna zmora. Jaka nazwa dla moba. Tajemna zmora. I odchodziło. Już wszyscy nie. Au! Czemu? No. Ale przedłużył. Muszę przycinać. When you dip into someone's mind and take a drink, do you choose what you're looking for, or is it random? It has to be hurt, or a way to help the hurt. That's what caused it. Relinus. Skin tan like fine whiskey, cheekbones shaded, lips curl when he smiles. He would have said yes. I'll thank you not to do that again, please. To było dobre, to było naprawdę dobre. Czy ja tu mogę utonąć? Znając możliwości tego mojego pierdoła, tego maga, to nawet chyba muszę tu utonąć, ale... Czy ta trawa rośnie pod wodą? Oh well. Nie takie rzeczy się w tej grze widziało. W innych grach też. Jedziemy, proszę Państwa, jedziemy. Jaskinie, coś nowego. Co my tutaj będziemy mieli? Czerwone lirium. Bandytów. Smoka. Nie, bryłkowce. Tak, dobrze widzę, bryłkowiec. O, myślałem, że tu jest przepaść. O, słoiczek ktoś zostawił? Serio? Kolczasty pawęż. O, zresztą bryłkowca. Ale masz farta. Ej, co jest? No, nareszcie. Nie wchodzić. Przejście tylko dla ślepych. Z tej strony nie można otworzyć. To tędy będziemy zapewne wiać. Jak będziemy spuszczać wodę w jeziorze. Rozstąp się, rzekł pierdołowaty mak, i się woda rozstąpiła. Fluś. To okej, tu. Dobra.
To plan jest taki, próbujemy odhaczyć ten kawałek mapy przynajmniej na tym nagraniu. Bryłkowiec wlazł w minę. Dzięki Dorian, tak? On się Dorian zwał? Ty, jak ty się zwałeś? Ty się Dorian zwałeś? Tak, Dorian się zwał, dobrze pamiętam. A widzicie? Lata praktyki grania w takie gry. A bo on taki szary trochę jest. Właściwie zrobić szarego strażnika imieniem Dorian. Dorian Grey Warden. To by było fajne. Znowu walki z trupami. Czy w każdym tym fantazji musi być taki najazd trupów? Czasami to są fajne trupy, ale te tutaj... Nie wiem, czegoś im brak. W ogóle w pierwszej części był ten motyw, to znaczy w drugiej części się przewijało, ale nie miało aż takiego znaczenia, że była ta cała plaga. I szło to tak, że te moby z plagi były jakby skrzyżowaniem undeadów z, to znaczy nieumarłych z orkami, jakiś taki klimat, coś pomiędzy właśnie truposzami a tolkienowskimi zielonoskórymi. I to było ciekawe wykrzywienie koncepcji właśnie tych takich standardowych przeciwników mobów, undeadów, nie? A tutaj są nieumarli hurtem na niektórych planszach. Nie pamiętam w ogóle, czy w pierwszej części byli jacyś nieumarli, ale bardzo prawdopodobne, że tak, że się jakieś tam zombie przewijało w tę lub we w tę. Klimatycznie to wygląda. Zapewne nie da się tam dostać, a może, zaraz spróbujemy. Ale bardzo klimatycznie wygląda ta wioska. I tutaj się ci nieumarli pojawiają i nie mają jakiegoś takiego... Dobra, nie da się. Nie stoi za nimi jakiś taki głębszy pomysł, nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, zarąbiastego przekazu, że to jest ta plaga nieumarłych, której trzeba się bać, bo jest ohydne, martwe, nie wiem, roznosi zarazy i w ogóle ten. Nie ma czegoś takiego, w niektórych grach to się zdarza też nie za często, ale miałem nadzieję, że to będzie tutaj. A to jest tak jakby taki standardowy mob, co prawda mówią, że nie umarli, ale później się idzie i się to klepie. I nie stanowi to takiego zagrożenia jak zwykli bandyci, którzy mają tarcze chociażby i czary nie wchodzą w nich tak łatwo, więc... Nie wiem, jakoś nie umarli, nie zrobili na mnie wrażenia. A przyznam, że liczyłem na nich, bo jak się rozejrzycie, to jest mega klimatyczne. Macie te mgiełki, macie ten półmrok, macie to światło księżyca, jest ślicznie. I teraz jakby ci nie umarli naprawdę byli tak trudni do zatrzymania, wiecie, siecze się to, bije się to, potraktujecie, przepraszam, czarem i co? I odpadnie łapka, ale prze dalej do przodu. Ubić takiego zombiaka, żeby było trudno, albo nie wiem, strasznie... upierdliwie i żeby wrzucało jakieś zarazy na graczy w stylu, że no co z tego, że ubiłem, ale dostałem i tak trafienie 1, 2, 3, więc moja postać jest chora i trzeba będzie... Ale to nie ten rodzaj RPG-a, to jest taki action RPG, a nie RPG, w którym nie wiem, trzeba się tam leczyć, jeść i ten... Tutaj w ogóle nie ma takiego poczucia, że moja postać na przykład jest głodna i wypadałoby coś wszamać. No, to się rzadko w ogóle w grach zdarza, albo że jest zmęczona, więc wypadałoby odpocząć. Nie, po prostu i się wychilować. Wszystko zostało sprowadzone do dwóch pasków. Paska z życiem i paska z maną. I właściwie pasek z życiem się liczy, bo mana się tak szybko regeneruje, że nie ma sensu się nią przejmować. Po prostu jak mi się zaświeci na jasno, jak przestanie być zaczerwieniony przycisk, tam nie wiem, oznaczenie skilla, to go używam i atakuję. Więc... Wydaje mi się, że na tym samym silniku jakby dodać trochę głębi i pójść w stronę takiego, nie wiem, Arcanum, opowieść o technologii magii, czy jakoś tak się nazywało. Nie jestem pewny, jaki był polski tytuł. Ale ta gra była mega zacna, plus nie wiem, czy macie świadomość, że Arcanum zbliża się z albo remake'iem, albo z drugą częścią. I jako, że Arcanum było robione na tym samym silniku co Fallout, to chodzą ploty, że będzie robione na tym samym silniku co Fallout 4. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Nie wiem, wiem, że nowe Arcanum nadchodzi. Znaczy, tyle wiem, bo tyle jest jakby potwierdzonych informacji. Dobra, może spróbujmy odkryć kawałek mapy za
za namiotami, bo mam wrażenie, że nie odhaczyłem z tamtej strony. Jop. Ale zaraz zobaczymy, czy się mylę, czy się nie mylę, a może tam dalej coś jest, jak może jeszcze odhaczę. Więc przyznam, że o ile tu gra jest bardzo przyjemna, to pograłbym w RPGa, w którym to wszystko ma znaczenie. Bo ja wiem, to BioWare, oni uwielbiają, tak? Dobrze mówię, BioWare robi tą grę. Uwielbiają... Aha. Uwielbiają stwierdzać, że tak, twoje wybory mają znaczenie i w ogóle podejmuj decyzje, decyzje znaczące. Tak. Z tym, że na koniec się okazuje, że jedyne co się zmienia to kolor tła w momencie jak oglądamy filmik kończący gierkę, nie? Czy trylogię właściwie całą. Tam jakieś jeszcze drobne rzeczy w stylu, nie wiem, tutaj miasto płonie, a tutaj jest burza z piorunami w mieście, nie? Takie, no jest, właściwie nie ma to żadnego znaczenia poza, po angielsku to jest flavor, czyli smak jaki został rzucony na ten cały bajer. I wydaje mi się, że jak ktoś grał w Arcanum, to go może co najwyżej śmieszyć mówienie o takich decyzjach Arcanum, czy Fallouta właśnie, jedynkę, dwójkę, za którymi ja akurat za Falloutami nie przepadam wybitnie, ale to jestem ja. No ale ogólnie jest sporo gierek, gdzie nie ma parcia na podejmowanie decyzji. Skyrim chociażby jest świetnym przykładem. Tam nie ma absolutnie parcia na podejmowanie decyzji, tam została dana wolność. Fabuła jest jak najbardziej liniowa, ale przechodziłem, nie udało mi się jeszcze przejść Skyrima, nie? Za każdym razem gdzieś tam utknę po drodze, ale dochodzenie do tego samego momentu, podejmując różne decyzje po drodze, różni się gigantycznie. Nie tak jak tutaj, że jestem magiem, a podejmuję inne decyzje i po prostu zmienia się tylko kolorek. Gry BioWare są wybitnie nieudane, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Co nie zmienia faktu, że to są wciąż świetne gierki. Tylko jeżeli ktoś chce grę, w której decyzje mają znaczenie naprawdę, to nie wybiera gier BioWare'u, które są tym reklamowane, bo tutaj decyzje nie mają tak naprawdę znaczenia. To znaczy, to są decyzje czysto binarne i mogą robić wrażenie tylko na graczach, którzy chcą zobaczyć, wybierz to, masz to, efekt jest ten sam, ale jest troszkę inny ten, nie wiem, strój głównego bohatera na koniec, nie? Albo jest biały Jedi w kotorze, albo jest czarny Sith w kotorze i gigantyczna decyzja została podjęta, bardzo znacząca, ale tak... Okej? Okay. Ale tak... Właśnie, to był dobry komentarz do tej sytuacji. I szczerze wam powiem, że teraz jak właśnie mi się przypomniało, że Arcanum wychodzi, to mam nadzieję, że to będzie no, mniej więcej, widzicie, takie coś jak tutaj, ale musicie się zajmować tysiącem innych rzeczy, relacją z osobami, nie w stylu, że wrócicie do miasta, to trzeba odklikać rozmowę z każdym, żeby tam odblokować kolejne ścieżki, tylko na przykład kogoś możecie urazić, kogoś możecie zdenerwować i przez to was bandyci będą atakowali, bo nie wiem, tam wykupi, da nagrodę za wasz łeb czy coś. Tego typu zagrania, które w tych grach się nie przewijają absolutnie w ogóle. Nie ma czegoś takiego, nie? Najbliżej jest wspomniany Skyrim, gdzie zaczynają się pojawiać wampiry, to was wampiry atakują, nie? Albo jak tam komuś coś ukradniecie, to też może wystawić chyba za was nagrodę czy coś. No w każdym razie próbują was wtedy asasyni zdjąć. Co mi się zdarzało wielokrotnie w momencie, jak grałem młotrzykiem. Nie wiem, czy przerwało podczas mówienia grania łotrzykiem z osą, czy nie, ale pchnęło nam 30 minut prawie, więc w tym momencie w sumie wypadałoby zrobić koniec. Jak się tu ustawię, to ten koniec będzie wyglądał bardzo ładnie klimatycznie, świecąco na czerwony staw, sztylet w tle, tutaj trochę tego niebieskiego cusia, tam zielone badziewie i w ogóle... Co by nie mówić, ta gra wygląda cudnie. Ja wam dziękuję za uwagę i hej! Lajtowy odcinek jest lajtowy. Tarara. Nie, te lokacje są mega, te zamki, grody. Mam słabość do tego, mam ogromną słabość do tego. Co? Naprawdę? Opancerzony Mambari będzie znacznie trudniejszy do ubicia niż na przykład nieumarły, tak? Dobrze ja to rozumiem?
Pewnie opancerzone cybią jednego bossa w tym momencie na głowę. Jak się z Rombą zdał? Gdzie mi z tymi strzałami? Fajnie, jasna grud można jakiś zrobić. Całkiem zacnie, powiem. Całkiem zacnie.